Co to za ćwiczenie jest? Co? Co to za ćwiczenie? Stepper. Chodzenie inaczej. Wzmocnienie mięśni, nóg. Poprawia ruch. Chomość stawów biodrowych, ogólna poprawa kondycji, poprawa funkcjonowania układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Akurat dla pana. Akurat dla mnie. Więc proszę jeszcze zaprezentować jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie na nogi. Tu. Tutaj pan. Lepiej. O. Czy jest pan w niezłej kondycji w sumie? Co? W niezłej kondycji pan jest. Oj, pan cały czas na nogi ćwiczy. Jeździec konny. Ja. Na koniku jadę. Przypominają się moje lata, jak ja na koniku jeździł. A tam złota szukają zaraz. Widzisz? Za siatką. A widzę, widzę. Wykopaliska są ogromne. Dziękuję. Jestem na treningu, znowu chcę spuścić sadełko, jestem na rowerku, pedałuję sobie, o, jadę. I teraz pozdrowienia. Z każdego miejsca będą inne pozdrowienia. Dla Ewy, mojej wielbicielki ukochanej, warmianeczki, życzę z całego serca, ażeby powróciło tak jak ja i jeździło razem ze mną na rowerku, tako. Ewuniu, wracę do zdrowia. Czym prędzej. I tako. O. Jedziemy dwóch. No. O, nie, jeszcze czekaj, Meksykana. Ja jeszcze się rozpędził się, bo pod górkę było, a teraz górki! To pan na Warmię jedzie. Na Warmię jadę. Po Ewkę jadę. Moją wielbicielkę. Ona tu będzie siedziała. A ja będę ją obejmować i będziemy jechać dwóch taką. Ewuniu, przesyłam pozdrowienia dla ciebie. Policzki, czółko, żeby wyszłaś czym prędzej zdrowa była. Trzymaj się. Kolejne ćwiczenie, które pan sobie zażyczył. Op, op. Proszę spróbować. Ale pierwsze trzeba pozdrowić. Tak. Dwójka. Numer dwa pozdrowienia. Z treningu. Świeżego powietrza. Jak fajnie na świeżym powietrzu być. Pozdrowienia dla Świdnika. Serdecznie pozdrawiam cały Świdnik. I wielbicieli. I teraz raz, dwa, raz. Dwa, raz. O! Człowiek przyszedł na trening. Razem ze mną będzie. Teraz może chwilę oddechu i wypicie. Nie! Nie będzie. Dla Świdnika pan się poświęca. Tak. A Świdniku wiadomo co produkują? Samoloty.
i silniki. Wiem, do Lublina. Tam silniki produkowane są. Dobra. Kolejna maszyna i pozdrowienia numer 3 będą. Proszę prowadzić. Najpierw pozdrowienia. Trójka. Najpierw pokazanie. Zapraszam na trening pana. Nie chce pan. Serdeczne pozdrowienia dla Wiktory. Z okazji 18 urodzin. Od? Od Mateusza i od nas. Serdeczne, również się dołączamy. Serdecznie pozdrawiam. I życzę zdrowia. Szczęście i wszystkiego najlepszego. Od siebie, od majora i od redaktora Meksykano. Dołączamy się. Który Meksykano też się, mam nadzieję, że dołączy się. Oczywiście. I teraz robimy co? Mięśnie. Bodajże. O, proszę, z podniesionymi rękami, nogami. To było 4. Teraz jest 4. Było 3. Pokazanie. Podniesione nogi, czyli prawidłowo. I teraz 4. Czwóreczka. Pozdrowienie dla najkochańszej Izy z Bieszczad, wiernej naszej wielbicielki. Przesyłam ja, major. I oczywiście Meksykano. I oczywiście kto? No Meksykano. Głośniej. Meksykano. No. I? Jeszcze 5 trzeba. Nogi podniesione. Prawidłowo. Dziękujemy. A 5? Tylko proszę się trzymać. Dwie nóżki trzeba postawić na raz. Dobra. Najpierw pozdrowienia. 5. Piątka na wysokościach. Dla pana Jarosława Paul z Łupska. Który chce, żeby pan... Propozycja kandydata na prezydenta miasta Słupsk. On... To do mnie on dzwonił. Wiem o tym. Zaproponował wcześniej dla mnie, żeby... Ja kandydował na prezydenta miasta Słupska. Co pan o tym sądzi? A bardzo dobrze to jest. Ale będzie pan chciał kandydować? Będę. Bo tam jest człowiek, nie chcą jego, który nie powiem, co on wyrabia i właśnie chcą, żeby zmienić władzę w Słupsku, żeby ja wygrał, żeby został prezydentem Słupska. No i to pan biegnie do Słupska teraz.
No pojadę do Słupska. Ale to pan teraz ćwiczy bieg do Słupska. No ćwiczę bieg, no. Zaraz będę w Słupsku. Daleko nie ma. Potem najwyżej na rower można się dosiąść i... No! Jak trzeba, to dosiądę się na rower. Na ra... jeszcze no, sobie poćwiczę, wiem gdzie. Dobrze, proszę pana. Niech pan tylko uważa. O, bardzo dobrze. A co to za to? A to nogami się trzeba opierać. Usiąść. Nogi? Tak, usiąść. Oprzeć nogi. I się odpychać. Jest to ćwiczenie na mięśnie nóg. Bardzo dobrze. No to jak pan będzie w takiej formie, to kobiety za panem będą latać. O, proszę, bez rąk. Pozdrowienie dla wszystkich widzów.